Znajdujemy się na dziedzińcu Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. W tych zabytkowych murach kryją się nie tylko skarby piśmiennictwa gromadzone w Bibliotece Ossolineum, ale także dzieła Rembrandta, Bruegla, Matejki, Malczewskiego oraz bezcenne monety i wyjątkowe pamiątki historyczne. Są to zbiory Muzeum Książąt Lubomirskich, które powstało 200 lat temu we Lwowie, a dziś świętuje swój jubileusz w tym pięknym gmachu we Wrocławiu. Od czego się zaczęło? Wszystko zaczęło się od porozumienia między Józefem Maksymilianem Ossolińskim a Henrykiem Lubomirskim w 1823 roku. Henryk Lubomirski, nasz fundator, od dziecka miał możliwość oglądania znakomitej sztuki, pozowania też wybitnym artystom. I tutaj właśnie jest to miniatura przedstawiająca Henrysia w wieku 4 lat. Hitem tego muzeum są rysunki podarowane przez Henryka Lubomirskiego, między innymi dzieła Rembrandta i jego warsztatu. Taki niewielki pejzaż wydaje się niepozorny, jednak musi on pojawiać się w każdej publikacji o rysunkach tego mistrza. Ta piękność to dama, która jest niesamowicie rozchwytywana. Była na wielu wystawach w Polsce i za granicą. To nikt inny jak Maria Stuart, narysowana przez François Clouet. Co jest najważniejszą częścią kolekcji sztuki Muzeum Książąt Lubomirskich? Największą i najważniejszą częścią zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich są prace na papierze. Grafiki, rysunki, ekslibrisy, fotografie. To jest zbiór, który kształtuje się już 200 lat. Specyfiką prac na papierze jest to, że można je pokazywać jedynie przez krótki czas, najczęściej maksymalnie 3 miesiące. To rodzi pewne konsekwencje, ale dla naszych przyszłych gości będzie to przede wszystkim oznaczać, że będziemy mieli częste wystawy czasowe, w których będziemy nasze wspaniałości pokazywać regularnie. Muzeum Książąt Lubomirskich we Lwowie miało bardzo bogate zbiory numizmatyczne. Zaledwie ich część trafiła potem do Wrocławia. Wśród nich również te najcenniejsze. Z Lwowa przyjechały najcenniejsze nasze zbiory. Kolekcja złotych i srebrnych monet polskich I Rzeczypospolitej oraz zawierająca wiele unikatów kolekcja złotych i srebrnych medali polskich doby renesansu i baroku. Oprócz monet i medali gromadzimy także obiekty falerystyczne, czyli ordery, odznaczenia i odznaki, obiekty sfragistyczne, czyli tłoki i stemple pieczętne oraz różnego rodzaju odbitki pieczęci, waria numizmatyczne, obiekty związane z numizmatyką oraz tak zwane pamiątki historyczne, czyli bardzo różnorodne obiekty o wartości historycznej. Niewątpliwie jedną z najcenniejszych monet jest pierwsza polska moneta, czyli denar Bolesława Chrobrego, Princes Polonie, pochodzący z lat 1005-1015, bo tak jest datowany. Monetę tę można i dzisiaj zobaczyć na awersie banknotu 20-złotowego. Jak budowano kolekcję placówki, która musiała się odrodzić po wojnie w innym mieście? Z Lwowa do Wrocławia przyjechało tylko 2% dzieł sztuki. Dlatego od początku musieliśmy tworzyć naszą kolekcję, zwłaszcza w przypadku dzieł ekspozycyjnych, które chcemy zaprezentować na naszej wystawie stałej oraz wystawie jubileuszowej z okazji 200-lecia Muzeum Książąt Lubomirskich. Budując Muzeum Książąt Lubomirskich, sięgamy do samych źródeł powstania Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich, który od samego początku miał opierać się na dwóch podstawowych filarach – muzeum oraz bibliotece. Muzeum nosiło imię książąt Lubomirskich, którzy byli największymi jego fundatorami. I w takiej formie Zakład Narodowy imienia Ossolińskich istniał aż do roku 1940, kiedy to okupanci sowieccy podjęli decyzję o likwidacji muzeum i rozproszeniu jego zbiorów. Budując muzeum, chcemy w pewnym sensie przywrócić nasz historyczny kształt, ale też pokazać, że decyzje podjęte przez okupantów nie są trwałe, nie są wieczne, a jednocześnie chcemy zaoferować wrocławianom, nie tylko im, nowoczesną, atrakcyjną placówkę kultury, która będzie się mieścić tutaj niedaleko, dosłownie po drugiej stronie ulicy Szewskiej.